Za niespełna 2 tygodnie większość wędkarzy interesujących się rybami drapieżnymi ruszy na majówkę. Prawdopodobnie za szczupakiem, który jest najbardziej popularnym drapieżnikiem. I z tej okazji dzisiaj zaprosiłem Mateusza Kalkowskiego, przewodnika wędkarskiego, znakomitego wędkarza, który złowił mnóstwo szczupaków w swoim życiu. I zaprosiłem go na krótką rozmowę przez internet. Nie mogliśmy się niestety spotkać twarzą w twarz. A cel naszego spotkania, no to oczywiście kilka pytań i trochę porad, jak zachować się na majówce, żeby tego wymarzonego szczupaka spotkać. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, wszystko działa. W razie czego przepraszamy za problemy techniczne, ale testujemy to narzędzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie przedłużając, w maju szczupaki powinny być już po tarle, które odbywa się na bardzo płytkiej wodzie. Jak długo Twoim zdaniem szczupaki zostają w tych okolicach, na płyciznach? Czy wobec tego na majówce powinniśmy ich szukać na metrowej, 1,5-metrowej wodzie, tam gdzie jeszcze nie chwilę temu tarły? W tej chwili mamy po prostu zupełnie inaczej niż kilka lat temu, jeżeli chodzi o stany wód w naszych rzekach, jeżeli chodzi właśnie o rzeki. Myślę, że szczupaki już będą dawno potarle, jak ruszymy na 1 maja i kolejne dni w maju, ale jednak one będą w tych okolicach tych tarlisk. W tej chwili myślę, że te szczupaki będą w okolicach właśnie takich oczek wodnych, które się tworzą przy starorzeczach, jeżeli oczywiście jest dostęp do tych starorzeczy. Ja sobie robiłem spacery teraz niedawno, jeszcze przed tym, jak był zakaz łowienia, robiłem sobie spacery nad rzekami, głównie nad Narwią. I są jeszcze dostępy do tych starorzeczy, pomimo tego, że na Narwie jest bardzo niska woda. Więc myślę, że musimy strzelać właśnie w te miejscówki przy tych starorzeczach, przy samych wyjściach właśnie z tych starorzeczy i na zakolach rzek. Często te starorzecza tworzą się na zakolach rzek, czyli na skrętach rzeki. I w tych miejscach właśnie widziałem bardzo dużo drobnej ryby, więc te szczupaki będą przy tych miejscach. Myślę, że głównie trzeba celować w miejsca przy starorzeczach i miejscach na zakrętach, gdzie jest bardzo wolny nurt. I gdzie jest bardzo dużo oczkującej drobnicy na powierzchni. A jeśli chodzi o jeziora? Jeżeli chodzi o jeziora, na przykład takim jeziorem, gdzie bardzo dużo osób na pewno ruszy na majówkę, będzie Żarnowiec. Myślę, że ryby już będą dawno potarle i będą już na głębokiej wodzie. Będzie trzeba je szukać już właśnie na głębokiej wodzie. A powiedz, są ryby, które w zależności od sezonu, pory roku łowi się na różne przynęty. Czy są jakieś przynęty, które użyłbyś podczas majówki z większą wiarą, że będą one skuteczniejsze? Tak, na pewno jeżeli chodzi o rzeki, używam imitacji wszelkiego rodzaju na rybku i mniejszych przynęt. Małych przynęt, ponieważ teraz bardzo dużo małych ryb się pokazuje, szczególnie u klei, która oczkuje przy powierzchni i celowałbym przynęty, które bardzo nie robią zamieszania właśnie w wodzie, tylko bardziej imitują na rybek, który jest przy powierzchni. Spokojnie Czyli byś takie prowadził. delikatnie chodzące przynęty, tak? I spokojnie, wolno prowadzone. Tak, jak najwolniej prowadzone, żeby ten szczupak mógł zdążyć do tej przynęty. Z Twoich obserwacji, z doświadczenia, czy w tych samych miejscach można spodziewać się szczupaka, nie wiem, 40 centymetrów, 80 i 110? To zależy od łowiska. Oczywiście w każdym miejscu można złowić różnych wielkości szczupaka. Ale te duże szczupaki, szczególnie te duże szczupaki, mają swoje ulubione miejsca i one się powtarzają. I duży szczupak będzie zupełnie inaczej żerował niż ryba, która ma 40-60 cm, ponieważ te szczupaki małe jednak się rzucają na wszystko i są dużo bardziej łakome, a duże szczupaki selektywnie biorą przynęty, tak? Jaką przynętę byś założył na
pierwszy rzut nowego sezonu na rzece, na jakimś starorzeczu. Byłby Kanibala to pewnie. Fat Titej Minął w kolorze białym, perłowym, tak? A To jest najwyżej? oferty Savage Gira, ale ta przynęta robi robotę, ona nie ma dużej pracy, tak? Nie zamiata bardzo i przypomina ukleje i będzie dobra na szczupaka na pewno. Wielu wędkarzy, my pewnie będziemy gdzieś na rzece, ale wielu wędkarzy będzie na jeziorze, na przykład na Żarnowcu, o którym wspomniałeś. Myślisz, że trolling to jest na początek sezonu dobra metoda? Tak, jak najbardziej. Myślę, że trolling będzie właśnie takim czynnikiem, który spowoduje, że ludzie na Żarnowcu będą mieli fajne wyniki i właśnie na tej głębokiej wodzie będą puszczali duże przynęty, bo z kolei na Żarnowcu duże przynęty jednak robią robotę. Poradź trochę naszym widzom, jakbyś zbudował taki zestaw na średnie szczupaki. No wiadomo, że te, które się łowi najczęściej, mają, nie wiem, 50-60 centymetrów. To jest jakaś tam średnia z naszych wód. Jak taki zestaw powinien być zbudowany? Taki uniwersalny zestaw to jest kij między 20 a 60 gram, do tego kołowrotek 4000, tak, wielkości 40, teraz też się używa, i plecionka około 0,16, tak maksymalnie myślę, że to wystarczy. A przypon, ten słynny, nieśmiertelny Wolfram, czy są jakieś lepsze Ja bym użył materiały? regeneratora 0,90, to jest taki odpowiednie. Ja używam oczywiście grubszego, ale na te szczupaki średnie to 0,90 wystarczy. Możemy tutaj wspomnieć, ostatnio na swój kanał YouTube'a wrzucałeś materiał, jak się samodzielnie zbroi przynęty, robi do zbrojki. Warto tam zerknąć, bo tam można zobaczyć, bo w podobny sposób można sobie zrobić przypon, prawda? Dokładnie tak. Na moim kanale YouTube też można zobaczyć dokładnie, jak zrobić też przypon z regeneratora. Można zobaczyć, jak wykonać do zbrojki samodzielnie. Ostatnio pojawił się film, jak uzbroić dobrze kanibala 15 cm na duże szczupaki, na bardzo duże szczupaki. I tak samo, jak uzbroić herringa 25 cm na duże szczupaki na trolling. Opowiedz trochę o ubiegłorocznym sezonie, bo wydarzyło się tam coś, co pewnie spowodowało, że otworzyłeś szampana na łódce. Czyli. No tak dokładnie było. Było tak, tak? Czyli takie małe szampaniki mieliśmy. 300 metrówka, tak? Tak, tak, tak. To było w listopadzie. Łowiłem wtedy na płytkiej wodzie. Miałem na swoim pokładzie dwóch Francuzów, z którymi już łowiłem kilka razy. W ogóle niesamowici goście. Francuzi są tak otwarci na rybach i tak fajnie się z nimi spędza czas, że to jest coś niesamowitego. Jaja są jak berety, że tak powiem. I nawet jeżeli rozmawiają po francusku między sobą, to ja już wiem, o co chodzi, się śmieję razem z nimi. No i łowiliśmy na płytkiej wodzie, bo zeszły sezon jesienno-zimowy na Rugi to płytka woda. Bardzo duże zasolenie wody spowodowało, że największe ryby zeszły na bardzo, bardzo płytką wodę, nawet na taką 0,40 cm. I akurat tego dnia łowiłem perch shadem i to jest przynęta, która dała mi 300 metrówkę. Ta metrówka miała 112 cm. Piękna walka na płytkiej wodzie. Wzięła z dalekiego rzutu. No coś niesamowitego. No radości było co niemiara. I chłopaki im przygotowali taką niespodziankę i mieli takie małe szampaniki, otworzyliśmy, napiliśmy się zdrowie małe. Łowiąc tyle szczupaków, musisz doskonale znać ich zwyczaje. Dla początkującego wędkarza, gdybyś miał, nie wiem, ułożyć taki kodeks, trzy rady, takie żelazne zasady, których trzeba się trzymać, jeśli chce się łowić skutecznie szczupaki. Jeżeli się zaczyna, no to po pierwsze duża ilość czasu poświęcona na wodzie. Warto też korzystać z rad ludzi, którzy na tej wodzie już łowili, tak? Warto korzystać z przewodników wędkarskich, bo to jest kopalnia wiedzy. Po jednej takiej wyprawie można po prostu wszystkiego się dowiedzieć o danym łowisku, o danej rybie. Co jeszcze mogę poradzić? No, trzeba też często zmieniać przynęty. Trzeba znaleźć przynętę, na którą szczupaki reagują bardzo dobrze. To jest ważne. No i odpowiednie dobranie sprzętu. To jest też bardzo ważne. Ale najważniejsze jest spędzanie dużej ilości na wodzie. Samemu dojdzie się do tego, na co będą brały te szczupaki, gdzie one będą przebywały. Dzięki temu właśnie, dzięki tym godzinom spędzonym na wodzie.
można osiągnąć bardzo duży sukces. W tym roku majówkę planowałeś na rugi, ale w związku z pandemią koronawirusa granice są zamknięte. To będziesz siedział w domu? No nie, nie będę siedział w domu, będziemy na Wiśle pływać. Niestety mamy zakaz wynajmowania kwater do 3 maja, nie wiemy co dalej będzie. No i musimy coś robić i będziemy na Wiśle wtedy. Będziemy na Wiśle pływali za Boleniami, Kleniami i Jaziami. No właśnie o to chciałem zapytać, bo ten początek sezonu kojarzy się ze Szczupakiem, ale przecież od 1 maja można też łowić Bolenie. Dokładnie tak. I uważam, że na Wiśle no, ta populacja Szczupaka nie jest taka, jakby chciało się, żeby była. I nie jest łatwo złowić Szczupaka. No i dlatego będziemy łowić Bolenie, Klenie i Jazie, bo je będzie dużo łatwiej złowić niż takiego fajnego, naprawdę fajnego Szczupaka. Dla mnie fajny Szczupak to Szczupak ponad metr. No a na Wiśle takie u nas, szczególnie na Mazowszu, to jest rzadkość. Dokładnie tak. Dobrze, dziękuję. Nie przeszkadzam. Życzę sukcesów od 1 maja i może do zobaczenia jeszcze. Ja również, Marcin, Ci dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasze spotkania. Ale też i na wodzie, tak? Bo teraz już będziemy mogli łowić. Dokładnie tak. To do zobaczenia i połamania. Do widzenia wszystkim, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten materiał trochę Wam pomoże w majowych poszukiwaniach szczupaków. Do zobaczenia przy następnej okazji.